Mama ma podstępny plan łatwego zarobku. Kto pokona jej siostrę w koszykówce, dostaje 100 dolców. Kasę ma już praktycznie w kieszeni. To od Betty zależy, czy pobije dzieciaka. Myśli, że nie da się przegrać z dziewczyną? Cóż, zobaczymy. Betty ma swoją specjalną metodę rzucania. Nie przegapiła jeszcze ani jednego strzału. I co, nieudaczniku? Czujesz, jak pieniądze opuszczają twój portfel? Teraz kolejna gościa, ale trudno się skoncentrować, gdy Emma oślepia go swoją urodą. Te oczy zabiły wielu facetów, a dzisiaj pomogły jej też się wzbogacić. Podczas gdy dziewczyny ścigały piłkę, znalazły opuszczoną przyczepę. Co za zbieg okoliczności. Akurat miały zbudować tajny pokój w przyczepie. Oto on! Mają wszystkie plany i pieniądze, których potrzebują. Czas spełnić ich marzenie. Jest za dużo kurzu. Alergie Betty są dość mocne. Tak mocno kichnęła, że zdmuchnęła całe wnętrze z rysunku. Pewnego razu zniszczyła całą swoją szkołę i jej związek z jednym chłopakiem. Łzy niewiele pomogą. Chyba, że zbierzesz je do szklanki i umyjesz w nich pędzle. Bardzo ładny kolor. Dziewczyny wyraźnie mają gust. Hej, spójrz! O co tyle zamieszania? Sztuka uliczna jest nadal nielegalna. Niektórzy ludzie widzą ściany, a inni płótno na arcydzieło. Oficer aresztował samego Banksiego. Dziewczyny zainteresowały się resztkami puszki po farbie. Tak, Betty jest fanką Trum Trum Trick. Ale nie ma na to czasu. Emma, gdzie idziesz? Wszyscy szaleją na punkcie Trum Trum Trick. Betty nie może się doczekać malowania na ścianach przyczepy. Ale Emma myśli, że jest lepszą artystką. A jej siostra tylko to zepsuje. Kluczem do zdrowych relacji jest kompromis. Każda z sióstr narysuje coś innego i zobaczy, kto rysuje lepiej. Ale kto by pomyślał, że obie narysują to samo? Obie wydają się mieć tę samą inspirację. Betty wyjęła z kosza stary wieszak. Śmierdzi! Emma się tego boi. Może powinnyśmy zawiesić coś na ścianie? Na przykład plazmę? Betty się z tym nie zgadza. Zaoszczędzone pieniądze również należą do niej. Ale dlaczego starsza siostra miałaby słuchać młodszej siostry? Kochani, skomentujcie poniżej i powiedzcie nam, czyj pomysł wolicie. Telewizor Betty czy obraz Emmy? Betty już świętuje, bo wie, że telewizor wygra. Nadal możecie uratować Emmę. Wspierajcie ją w komentarzach. Dziewczyny dotarły do sklepu z narzędziami. Potrzebują tak wielu rzeczy. Emma dokładnie wie, czego potrzebuje. Wygląda na to, że kombinuje coś ciekawego. Betty jeszcze się nad tym nie zastanawiała, ale prosi o to samo, co jej siostra. Niestety zostały już tylko deski. Nadal mogą się przydać, więc musimy je zabrać, zanim ktoś je wykupi. Betty nie była zadowolona z obsługi. Zanim wróciła do przyczepy, jej siostra zrobiła już własne łóżko. Tego ewidentnie się nie spodziewała. Emma śmieje się ze swojej siostry, ze swojego wygodnego nowego łóżka. Nawet deski kupione przez Betty się z niej śmieją. Głupie deski. Chcę im przywalić. I Emmie też. Mogłabyś mi pomóc. To nic wielkiego. Betty zrobi łóżko 100 razy fajniejsze niż łóżko Emmy. Proszę bardzo. Emma nie jest pod wrażeniem. A poza tym nadeszła jej pora snu. Betty uważa, że jej łóżko jest lepsze, ponieważ ma szuflady do ukrycia drogiego pamiętnika pełnego tajemnic. Tak w ogóle, co myślisz o piśmie twojej siostry, Emma? No, no, i kto jest teraz nieudacznicą, siostrzyczko? Ma to wypisane na czole. Może Betty trochę przesadza. Siostry postanowiły wybrać się na mały spacer po okolicy. I zobaczyły swojego zabawnego sąsiada. Biedak jeszcze się nie obudził, a już wyrzuca śmieci. Wyrzucił je razem z puszką. Dziewczyny jej potrzebują, ale naprawdę nie chcą nurkować w śmietniku. Będzie trzeba podjąć decyzję w jak najbardziej sprawiedliwy sposób. Sięganie do kosza za pomocą robotycznej ręki nie jest takie obrzydliwe. Emma sprawia, że wyglądało to na łatwe. Teraz mają tackę. Betty sugeruje zrobienie z niej stołu. Po raz pierwszy Emma się z nią zgadza. Betty podoba się zasłona, którą kupiła jej siostra. Chce ją dekorować. Ale Emma nie zamierza jej tak po prostu oddawać. To nie byłoby sprawiedliwe. Cóż, teraz każda siostra ma jedną zasłonę. Betty to nie zajęło dużo czasu, aby wymyślić, co z tym zrobić. Oczywiście ozdobię ją waszymi komentarzami. Emma nie pozwoli Betty wygrać. Ma lajki na swojej zasłonie. Tak bardzo je kocha. Jak myślisz, która z nich jest fajniejsza? Głosuj lajkując i komentując. W międzyczasie nasze siostry znów poszły do sklepu. Potrzebują lampy. Betty znalazła odpowiedni kolor, ale nie odpowiednią cenę. Potrzebują czegoś prostszego i tańszego. O, tego właśnie potrzebujemy.
Jest tańsza i fajniejsza. Właściwie jest trochę dziwna. Niestety pracownik odmówił sprzedaży. Jest wadliwa i musi ją wyrzucić. Co za złośliwiec. Mógł dać ją nam za darmo. W dzisiejszych czasach reputacja marki jest jednak ważniejsza. Dziewczyny nadal nie mają lampy. Emma przypadkiem zauważyła, że ten łoś ze sklepu wyniósł lampę na śmieci. Myślał, że nikt go nie widzi. Nie chciał brać pieniędzy, więc dziewczyny wezmą lampę za darmo. Betty znalazła też bukiet. Teraz może marzyć o ślubie. Ogarnij się, stara. Lampa w końcu jest dziewczyn. Jest idealna. No, ale trochę zepsuta. Co robimy? Może stara dobra magia pomoże nam to naprawić. Ups, to nie tak. Emma musiała pomylić zaklęcie. A może jeszcze jedno? Teraz jest okej. Niech stanie się światłość. Dzięki dla wujka Edisona za żarówki. Ups. Już zepsuły lampę. Skąd wziął się ten kabel i dokąd prowadzi? Siostry próbują znaleźć źródło przerwy w dostawie prądu. I kto by pomyślał, że to pracownik ze sklepu ze sprzętem? Ale obciach. Ale teraz już wiemy, dlaczego sklep ma tak wysokie rachunki za prąd. Bez światła przyczepa jest trochę ponura. Chyba, że używasz starej, dobrej energii słonecznej. Zrównoważona energia służy planecie. Emma nie ufa słońcu. Jest za gorące. Ale Betty zmieni zdanie. Słońce jest okej. Dzięki temu przyczepka posiada zarówno światło, jak i Wi-Fi. Betty jest już zmęczona, ale wciąż jest za wcześnie, by spać. Zmieniła czas, więc teraz jest wieczór. Dobranoc! Co to jest? To świetlik! Jest ich mnóstwo. Emma wpadła na pomysł, jak wykorzystać te robaki. Złapała je do słoika, a teraz w przyczepie jest świecący słoik. To będzie lampka nocna. Betty jest w szoku. Ona też taki chce. Ale wszystkie świetliki już zostały złapane. Czekaj, to tylko mucha. Betty się nie udało. Mucha uniemożliwi spanie. Kto by pomyślał, że są tak głośne? Emma była na podwórku i oglądała YouTube'a, gdy nagle internet zniknął. To musi być problem z anteną satelitarną. Betty też miała trudności. Chciała oglądać newsy. Postanowiła więc połączyć się bezpośrednio przez kabel. Ale biedaczkę poraził prąd. Teraz to przez nią są nadawane wiadomości. A Emma znów nie ma zasięgu. Chciała poskarżyć się siostrze, ale zamiast tego usłyszała prognozę pogody i wyniki wyborów w Oklahomie. A może przepis na burrito? Jest za gorąco. Emma woli francuskie jedzenie. Zabawa z jej siostrą nigdy wcześniej nie była taka fajna. A fakt, że Betty jest wściekła, sprawia, że dla Emmy to jest jeszcze śmieszniejsze. I trochę przerażające. Betty miała pomysł na nowe dzieło. Ma bardzo poważną postawę i ostre nożyczki. Wycina pompony, aby zrobić fajny łańcuch. I młodsza siostra zawsze ją naśladuje. To wkurza Betty. Rób swoje, zostaw mnie w spokoju. Emma uważa, że jej łańcuch jest podobny, ale trochę lepszy niż jej siostry. Emma wpuszcza swoją starszą siostrę jako pierwszą. Ale Betty upiera się, że nie. Mogłyby tak przez cały dzień. O, świetne maniery! Prawie pobiły sobie głowę. Im mocniej uderzają się w głowę, tym bardziej się śmieją. Wyimaginowane drzwi nie są wystarczająco dobre. Czas na prawdziwe. Niech to będą oficjalne zmiany. Betty ma inny pomysł. Dobry dom powinien mieć dobrą markizę. To wymaga trochę desek i dużo materiału. Mamy ich wystarczająco dużo w zanadrzu. Jeśli będziesz mieć przy sobie deski i ubrania, wygrasz za każdym razem. Dalej, zróbmy to! Do dzieła! Emma chciała założyć swoją ulubioną sukienkę, ale zostały z niej tylko skrawki. Teraz widzę, skąd wzięła się piękna tkanina do namiotu. Młodsza siostra wariuje, a Betty ma zamiar uciec. W domu powinny być rośliny. Betty będzie pracować nad ogrodem. Ale nasiona nie kiełkują tak szybko, jakby chciała. Przeczytała gdzieś, że muzyka klasyczna pomaga roślinom rosnąć. Betty próbowała już wszystkiego w Google'ach. Kiedy nagle olśniło ją, że kwiaty trzeba nawozić. Czy Emma dostała wielkiego pryszcza? Jest bardzo wielki. Nie ma lepszego nawozu na świecie niż łzy. A im więcej, tym lepiej. Sprawiają, że kiełkują najpiękniejsze kwiaty na świecie. Jeśli nie możesz w to uwierzyć, przekonaj się sama. Czas uspokoić Emmę. To nie jest prawdziwy pryszcz. Betty go tylko narysowała. Emma tak się wściekła, że wybuchła. Biedactwo.
Praca może być tak relaksująca. Emma jest równie zręczna w posługiwaniu się piłą, jak ich trójpalczasty wujek i Józek. Jakie gładkie cięcie! Ma talent! Powinniśmy przedstawić ją jako Pinokia. Ale nie teraz. Robi specjalną półkę do przyczepy. Teraz jest miejsce na jedzenie. Gdy tylko się rozproszyły, sąsiedzi założyli, że to nowa kawiarnia. Co za tupet! Betty bawi się razem z nimi. Wynocha stąd! To własność prywatna! Betty zarabia na fotografowaniu pierwszych randek par. To lukratywny biznes ze stałą klientelą. Przy okazji, Emma, dobrze wyglądasz. Wisisz mi 100 dolców. Tylne patio jest nadal puste. Betty zamówiła meble w Ikei. Nie jest to najlepsza jakość, ale do opuszczonej przyczepy może być. To ja rozumiem. A teraz możemy iść coś przekąsić. O, to takie słodkie. A co najważniejsze, ugotowane z miłością. Ale to nie pachnie miłością. Ohyda! To wszystko dlatego, że mieszkają w pobliżu śmietnika. Teraz powinno być lepiej. O, jedzenie zniknęło. Ale złodziej zostawił notatkę. Smakowało mu? Fajnie, ale co teraz Betty będzie jeść? Dziewczynom udało się zamienić przyczepę ze śmietnika w fajny dom na śmietniku. Spełniło się marzenie sióstr. Co jest w rękach Emmy? To list akceptacyjny od Caltechu. Betty cieszy się szczęściem swojej siostry. Przynajmniej teraz będą miały w rodzinie kogoś z wykształceniem. Emma będzie się świetnie bawić na studiach. Przeprowadzka do akademika jest stresująca. Siostry nie mogą się doczekać studiów. Summer chce dla siebie najlepszego łóżka. Nie ma mowy. Emma proponuje grę w kamień, papier, nożyczki, żeby było uczciwie. Ale Summer już wygrała, a teraz świętuje. Jej rodzice dali jej kartę kredytową. To duży błąd. Wydaje kasę jak szalona. Emma będzie musiała użyć tego, co zostawi jej siostra. Emma szuka wszędzie, ale nie może znaleźć swojej ulubionej sukienki. Miała w niej wyjść za mąż. O nie, jej sukienka jest teraz baldachimem siostry. Summer nie uważa, że Emma w najbliższym czasie wyjdzie za mąż. Mogła wykorzystać pieniądze. Nie jest miło kraść zasłonę prysznicową, gdy ktoś bierze prysznic. Ale może się dogadacie. Ta zasłona jest tak samo dobra jak baldachim Summer. Summer uwielbia czytać komiksy. Jest tu tak ciemno, że zepsuje sobie wzrok, zanim skończy. Musiała obejrzeć samouczek na YouTubie. Emma nie może tak spać. Ale dostała trochę złotych błyskotek od swojej siostry. Pokój wygląda teraz tak drogo. Dzięki temu żyrandolowi. Ktoś próbuje wejść przez okno. A, to tylko gałęzie. Może z nich zrobić lampę. Gałązki, klej, lampa i szczypta miłości. I lampa Emmy jest gotowa. Gdy tylko Emma zaczyna czytać, Summer zaczyna ją nękać. Ktoś buduje zjeżdżalnię do jej łóżka. Nie chce schodzić po drabinie. Chciała ruchome schody, ale jej prośba została odrzucona. Ale nikt jej nie powstrzyma przed basenem ze słodyczami. Ach, czy to nie jest marzenie każdego dziecka? Jej karta kredytowa spełnia życzenia. Cała słodycz dotarła wszędzie, nawet do Emmy. Teraz cały pokój będzie się kleił. Ta toaletka jest za mała dla obu dziewczyn. Każda dziewczyna widzi siebie tylko w lustrze. Emma łapie coś i się poddaje. Musi ukryć skradzioną kosmetyczkę. Makaronik? Na serio? Na razie może być. Ona robi makijaż czy zajada? Tylko Summer dałaby się na to nabrać. Jest zbyt skupiona na sobie. O, kolejny makaronik. Ale większy. Widzisz to? Najsłynniejszy współczesny artysta świata właśnie przyleciał z Paryża, by namalować 8 cud świata. Summer musiała za to zapłacić duże pieniądze. Ale ma alergię. Artysta jest pod wrażeniem. Summer sugeruje kilka zmian. I artysta je wprowadza, ale oryginał był lepszy. Summer ma swoje zdanie. Ma dość sztuki. Czas jeść. Summer jest teraz na diecie chipsowo-kolowej. Emma nie spodziewała się, że będzie padać śmieciami. To takie niegrzeczne.
chwila. Może da się coś z tym zrobić. Potrafi robić ramki do zdjęć ze słomek i gumy. Ale to najlepsze zdjęcie, jakie mogła znaleźć. Spójrz, pusta puszka. Co z nią zrobisz? Farba? Zobaczmy, co z tego będzie. Okej, wyszło całkiem słodko. A oto kilka kwiatów. Słodkich snów, Emmo. Kola sprawia, że kwiaty mutują. Summer, twoja kochająca siostra dała ci te kwiaty. Summer czuje jedzenie. Musi gdzieś tu być. Jej siostra zrobiła dla niej obiad. Summer ma pieniądze, co oznacza, że ma władzę. Jedzenie Emmy jest teraz jej. Och, tylko się o ciebie troszczę, siostrzyczko. I tak nie powinnaś jeść tyle słodyczy i fast foodów. Emma dostaje śmieci. Zrób coś z tego. Dlaczego nie? Lubisz takie rzeczy. Emma dostała pudełko rzeczy od poprzednich mieszkańców. Trudno powiedzieć, jakimi byli ludźmi. Emma wszędzie dostrzega możliwości. Może użyć szkieł i pudełka do zrobienia projektora. To nie jest dokładnie 4K HD, ale wystarczy. Dodatkowo ma trochę frytek, którymi może się delektować. Co to za dźwięki? Fabuła wygląda całkiem śmiesznie. Zamówiła dla siebie telewizor z pełnym efektem. Nie, zmniejsz go trochę. Właśnie ją rzucił. Summer ma pełno gotówki. Wszystkie te pieniądze mogą zamienić się w wygodną poduszkę. Co powiesz na takie DIY, siostrzyczko? Emma dostała jeden banknot. I może porysować na swojej poduszce. Każdemu wolno pomarzyć. Dzień dobry, marzycielko. Jej afirmacja zadziałała. Na całej twarzy Emmy. Przynajmniej dostała trochę pieniędzy. Tak jakby. Summer musi to wrzucić na Instastory. Summer obiecała pomóc Emmie przejrzeć strych. Cóż, udało jej się. Nie przeszkodziła jej w niczym, prawda? Emma musi szykować coś wielkiego. Co to jest? Notatnik? Dobrze. Pamiętniki są tak staromodne. Czy jest w ogóle robiony na zamówienie? Ma specjalny zamek? Twoje sekrety muszą być chronione. Pamiętnik Emmy jest trzymany pod ogromnym kartonowym zamkiem. Summer nie powinna była w to wątpić. Jak się z tego wykaraskasz, Houdini? Dzielenie pokoju z siostrą prowadzi do wielu kłótni. Tylko jedna osoba może mieć suche włosy. Ach, to był kiepski cios, Emmo. Summer przegrała bitwę, ale nie wojnę. Może użyć wentylatora do wysuszenia włosów. Hej, nie podkręcaj tego tak mocno! Summer zostanie zdmuchnięta. Wiatr jest za silny. Emma nie ma żadnych problemów. Jej włosy wyglądają idealnie. A Summer wygląda, jakby porwało ją tornado. Summer wciągnęła się w serial. Zawsze zużywa wiele pudełek z chusteczkami. Zamówiła więc smartbox, który automatycznie poda jej chusteczki. Emma nie potrzebuje smartboxa. Sama jest wystarczająco dobra. Zegarek DIY sprawi, że się nie spóźnisz. Jak to działa? Jak Emma to zrobiła? To takie nowatorskie. Emma kontroluje swój harmonogram dzięki zegarkowi. Opiekun roku jest przekonany, że akademik jest nawiedzony. Wszystko po prostu znika. Zaraz wypędzimy ducha. Emma oznaczyła swoje terytorium. Przynajmniej teraz goście poznają jej imię. Yikes. Duch przyniósł młotek do pokoju dziewczyn. Emma zdołała przekazać go swojej siostrze. Proszę, nie zgub go znowu. W środę Summer je co chce. Ma zapasy i jest gotowa na wyżerkę. Ta walka była dość wyrównana, ale Summer wygrała. Zniszczyła oddziały wroga. Czas uzupełnić zapasy. Emma może do czegoś użyć kosza. Summer jest gotowa na drugą rundę. Spójrz na nią. W
wsparcie siostry bardzo jej pomaga. Mimo, że dziewczyny czasami się kłócą, zawsze się spotykają, by wspólnie zjeść coś dobrego. Summer marzy o spychaczu. Jest tak głośno, że Emma nie spała od tygodnia. Summer buduje swój pałac nawet we śnie. Ma problemy ze swoim personelem. Emma będzie potrzebować zatyczek do uszu. Ten sen jest zbyt realistyczny. Tymczasem Summer wciąż walczy ze swoją wewnętrzną bestią. Opiekun roku nigdy nie przynosi dobrych wieści. Nastąpiła sytuacja awaryjna. Wszystko pomylił i kazał przenieść się im do innego pokoju. Muszą się przeprowadzić. Jak myślisz, do którego pokoju powinny się wprowadzić? Och, gdy tylko dziewczyny urządziły swój pokój tak jak chciały, pojawił się ten gbur i wszystko zepsuł. Lucy uwielbia, gdy jej starsza siostra jej czyta. Ale jest zbyt zajęta Instagramem, żeby teraz zwracać uwagę na Lucy. Zobaczmy, jak jej się spodoba, kiedy internet zostanie odcięty. To koniec życia dla Summer. Summer chce odwrócić uwagę Lucy od zabawy wchowanego. Wow, to zadziałało! Bez względu na to, gdzie Lucy się ukryje, Summer z łatwością ją odnajdzie. Cóż, zawsze była dobra w tej grze. Summer musi być podstępna. Lucy nie może pozostawić równania bez odpowiedzi. Złapanie jej zajmie tylko kilka minut. Mam cię! Chwila. To mama! Jest zła na Summer, że nie rozwiązała tak łatwego równania. Mama nie ma pojęcia, że Lucy zaginęła. Tata jest tak zajęty graniem w swoją ulubioną grę, że nawet nie obchodzi go, jak niewygodna jest kanapa. Musi tylko wygrać. Mama wariuje. Gdzie jest Lucy? Operacja poszukiwawcza już się powiodła. Tata znalazł jakieś przypadkowe dziecko. Skąd go wziął? Czy naprawdę nie wiesz, jak wygląda twoja własna córka? To wyraźnie nie jest Lucy. Taty nie obchodzi, kogo znalazł. Chce wrócić do swojej gry. Musimy zwrócić tego chłopca. Więc gdzie jest Lucy? Mama wariuje. Znowu ten chłopak. Tata jest bezużyteczny. Kto to jest? Ten człowiek zgubił syna. Dlaczego dzieci znikają? Wow, ojcowie potrafią być naprawdę bezużyteczni. Obchodzą ich tylko gry komputerowe. Summer znalazła pamiętnik Lucy i zaraz go przeczyta. To dziwne. Ona nie wychodzi. Oto klucz do pamiętnika. Summer zaraz odkryje sekrety Lucy. Wygląda na to, że nie ma tu żadnych tajemnic. Ale jest historia o życiu Lucy. Summer przebiera się za pianki, ulubioną przekąskę Lucy. Lucy jeszcze nie ma. Jest tylko woźny. Zauważył ją. Hej, woźny, to nie są śmieci. To jest Summer. Może gdyby nosił okulary, to by się nie wydarzyło. Pieczone pianki są dobre na wszystko. Aby pocieszyć Summer i mamę, tata przyniósł urocze zastępstwo. To nie jest Lucy, ale przynajmniej Summer i mama są trochę weselsze. Może ten nowy przyjaciel pomoże im znaleźć Lucy? Jest na tropie. Czy to zadziała? Potrzebujemy cudu. Ten mały gość zmusza tatę do biegu. Znaleźli coś. Więc gdzie jest Lucy? Ona nie jest tym wielkim gościem. Nie potrafi grać w gry wideo. Ten chłopak nie wygląda jak ona. Pies nie może się mylić. Kamizelka wygląda jak Lucy. Ale skoro tu jestem, mogę dołączyć? Wow, to poważne uzależnienie. Summer próbuje znaleźć wskazówki w pamiętniku Lucy. Oto zdjęcie, kiedy po raz pierwszy zawiązała sznurówki. Summer pamięta ten dzień. To był pierwszy raz, kiedy zrobiła kawał Lucy z butami. Wspomnienie sprawia, że Summer jest smutna. Ups! Co? Kto to zrobił? Jak to się mogło stać? Lucy jest gdzieś w domu. Cała rodzina wszędzie jej szuka. Tata właśnie coś zobaczył. To ten sam parasol, który miała Lucy. Musimy zabrać ją do domu. Ale tata nie chce się spieszyć. Po co schodzić na dół, jeśli macie wędkę? To imponujące. Pewnego razu tata złapał wielkiego białego wieloryba.
ale uciekł. Dlatego nikt go nie widział. Wszyscy widzieli, jak wciąga dziewczynę z ulicy. Po prostu ma taki sam parasol jak Lucy. Ale obciach. Możesz wyjść przez drzwi. Parasol Lucy jest tutaj. To było kiepskie. Kochani, komentujcie i powiedzcie opiekunowi roku, żeby nie kazałem mi Summer się wyprowadzać.